Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lamianek, a wy witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale na moim kanale. Po wczorajszym materiale, gdzie otwieraliśmy skrzyneczkę Bravo, w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie do kolejnej skrzyneczki. Zaraz zobaczycie sobie jaka to będzie, no chyba że widzicie już po miniaturce bądź tytule, ale na sam start przypomnę wam, że wchodząc z pierwszej linki w opisie dostajecie 0,7 dolarka oraz 10% do doładowania. Natomiast zachęcam was drodzy widzowie, abyście weszli sobie no, w drugą linijkę w opisie, dostajecie tam bardzo fajny konkursik ode mnie, albo nie wiem, lepiej to zabrzmi, macie tam bardzo fajny konkursik ode mnie na 5 skinów po 40 dolarków, także zachęcam, abyście sobie wzięli udział. Jedyne co musicie zrobić, to doładować ze specjalnym kodem, który też jest tam w opisie podany, 2 dolarki oraz opublikować link do konkursu na swoim X-ie. No i to wszystko, żeby sobie dołączyć. Jest 8 osób, 5 nagród, czyli no szanse są bardzo duże. A my sobie przechodzimy do kolejnej skrzyneczki i już wam pokazuję gdzie ona jest. Dobra, znajduje się ona tutaj, jest to skrzyneczka Weapon Case, no i nie wiem czy otworzymy ich dużo, bo kosztuje ona 22 dolary, ale wydaje mi się, że zrobimy sobie tak 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5, 4, 3, 2, 1, czyli to będzie aż 40 skrzynek Weapon Case. No, oznacza to, że jest to dość spory wydatek, więc widzu, należy się za to łapeczka w górę, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robisz, no i jakiś miły komentarzek mi się wydaje, bo za 22 dolarki dostajemy na początek 20. Będziemy sobie wszystko od razu sprzedawać. Zaczęliśmy mając 690 dolarków, już to tak zaokrąglimy. No i mam nadzieję, że to będzie nam lecieć coraz lepiej, bo ten kloczek Dragon Tattoo na pewno dałby nam spory profit. A tak to tracimy sobie jakieś tam drobne dolarki, ale oczywiście jeszcze mamy dość spory zapas. Liczę na to, że ten jakiś fioletowy przynajmniej chociaż dwa razy nam poleci. Na razie lecą nam takie na styku 63 dolarki, wydajemy 66, także jeszcze nie ma tragedii, patrząc na to jak to nam leci. Cztery skrzyneczki albo taki fioletowy digielek jakby nam poleciał, to by było też bardzo fajne. 88 dolarków wydaliśmy, dostajemy 88,99. No to oznacza, że sobie zarobiliśmy w tym momencie, co jest bardzo ciekawe. Weźmy sobie tak, oj leć do tej emeczki tutaj. O nie, tutaj był kałaszek Case Hardened. Oj. Wiecie co widzowie? Żeby tak dobić sobie to dwa razy po dyszce otworzymy i będziemy mieć wtedy 50 tych skrzyneczek. A co tam będzie, szkoda. O nie, tutaj tak bliziutko i chyba nic więcej nie widzę. 220 dolarków, 218,05, dobra, więc otwieramy sobie jeszcze raz, tak? No i mam nadzieję, że teraz, proszę, to jest ten moment, patrzcie. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, ajajajajajajaj, tak bliziutko wszędzie. No, niestety. Dobra, więc schodzimy sobie 5, 4, 3, 2, 1. No i sprawdźmy sobie teraz może coś różowego. Coś różowego, no tutaj nie doleci. Tutaj pomiędzy różowymi cały czas te niebieskie skiny. Jeden fioletowy by się przydał, już by było ładnie. No ale chyba na 50 skrzyneczek no to za dużo nam na razie nie poleci. Sprawdzamy sobie teraz, czy jest coś różowego. Nie ma nic różowego, nie ma nic fioletowego. No, tylko takie skiny mogą nam polecieć z tej skrzyneczki. Koska nie może polecieć. Nie może nam polecieć też czerwony skinek, więc liczymy na farta w postaci właśnie różowego skinka. No tutaj nie ma, tutaj nie ma i tutaj nie ma też fioletowego nawet. No ale jesteśmy cały czas na styku, widzowie. Jesteśmy cały czas na styku i ja wierzę, że jak teraz nie odda, no to zaraz nam na case battle sypnie. Ale poczekajmy, dwa niebieskie znowu, ajajajajaj. No to case battle będą ciekawe, zrobimy sobie tak jak w poprzednim odcinku. Tylko tutaj zaczniemy od razu grubiej. Zaczniemy sobie od 8 skrzynek na 4 graczy, później na 3 graczy. No i na samym końcu na 2 graczy. No a teraz ile dostaniemy? Dostaniemy 21,52, także my udajemy się na case battle. No i sprawdźmy sobie, czy jakaś bitewka jest na początek, może 158, nie ma nic ciekawego, więc my dodajemy sobie weapon case'a, on jest tutaj, 8 skrzyneczek, zaczniemy tym razem od początku, czyli od 2 osób, później pójdziemy na 3 osoby, skończymy na 4 osobach, no i dwie z tych 3 bitew na pewno chciałbym wygrać.
Oby to była ta na 4 osoby i nie obrażę się, jak to będzie ta na 3 osoby. No ale jak już bym wygrał tą na 2 osoby, no to też by było fajnie. Tutaj mamy lepszy stan. No jeśli nie poleci tutaj fioletowy skinek, no to po prostu trzeba liczyć na farta w tym, że poleci nam zdecydowanie lepszy stan od przeciwnika danej broni. I tak się na razie dzieje, prawie tak się dzieje. Nasza przewaga już pomalutku topnieje. No chyba, że będzie sobie dropił takie MP7. Jest to piąta skrzyneczka i chyba mamy taki sam stan teraz, 20, a nawet miałem lepszy, więc wychodzimy sobie na prowadzenie. Oj, to jest chyba Factor New. Nie, to jest Minimal Wear, ale mamy nadal sporą przewagę. I czy to się skończy tak, jak tutaj to widać, widzowie, i będzie potężny profit? I tak się dzieje chyba. Tak, mamy potężny profit. A tym dostajemy ile? 150 dolarów zarabiamy. Wow. O, to już jest mega wyczyn. 150 dolarów sobie zarobiliśmy. Więc lecimy sobie z kolejną bitewką. Weapon. No, podwójnie mi się W kliknęło. Weapon case. 8 skrzyneczek na 3 graczy. Tą bym chciał przegrać, ale następną bym chciał wygrać. No, wiadomo, że chcieć to se mogę, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Więc lecimy sobie z drugą bitewką w dzisiejszym filmie. No i klikamy sobie, czekamy sobie, w sumie tak to lepiej zabrzmi, na rezultat tej oto bitwy. Tutaj dropimy sobie skulsy i trochę odstajemy. No i ja bym chciał fioletowego Glocka Dragon Tattoo sobie dropnąć. Oj, 3 dolarki już, oj, to trzeba się rozpędzić i odrabiać. Oj, Minimal Wear. Uj, tutaj że 6 dolarków na tych skrzyneczkach, 6 dolarków to będzie strasznie ciężko odrobić. No i to, tą bitewkę tak jak chciałem, no to sobie przegrywam, ale jak się potoczy ostatnia bitewka na 4 graczy, no tego nie wiemy, ale patrz, jaki to jest profit sobie dla bota Toda za to, że wygra sobie 176 dolarków, tyle to on sobie dropnie sam, a jeszcze ma nasze skiny tutaj, więc no zarabia sobie 170 i 160, no to jest dość sporo, to jest 300, nie wiem, 60 dolarów, jak dobrze policzyłem na szybko, może się mnie poprawić, ale no z matematyki nigdy nie byłem za dobry. Lecimy sobie teraz na 4 graczy, no i to już bym chciał wygrać, także Hellcase'ik, proszę, daj mi wygrać tą oto bitewkę. Lecimy sobie, no nie możemy tego przegrać, patrzcie, widzę, pierwsza skrzyneczka, już leci nam fioletowy gloczek. No nie leci fioletowy gloczek, ale wychodzimy sobie na prowadzenie, bo dropimy sobie Auga Wingsa w stanie Minimal Wear. Tutaj dropimy sobie w miarę dobry stan, Field Tested w Star Tracku, czyli ujdzie. No gloczek było blisko gloczka, ale nadal to nie jest to. No ile mamy przewagi? Niecałego dolara, no w sumie trochę, 84. Oj, wszystko teraz będzie na styku, mi się wydaje. Cyk, kto? 105, 105, 29, 15 centów, widzowie, 15 centów, teraz chyba ja wyjdę na prowadzenie, nie, jeszcze nie wychodzę sobie na prowadzenie i to się wszystko rozegra w ostatniej skrzynce. 147, 28, o nie, czyżby to się tak skończyło, no nie, to chyba 160, o nie, przegraliśmy sobie znowu. No to unlucky wam powiem, widzowie, to tak nie oddało, jakbym sobie to wyobrażał w tym odcineczku. No weźmiemy sobie jeszcze, dołączymy do bitewki, albo do tej sobie klikniemy, za 158 dolarków, dodamy sobie po bociku. No i na tym zakończymy dzisiejszy film. No szczerze wyobrażałem sobie tą końcówkę filmu trochę inaczej, a na 2 osoby bitewka siadła. Ale później na 3 i na 4, no to już nie było tak kolorowo. Także widzowie, przypomnę wam o pierwszej lince opisu, tam macie reflinka na Hellcase'ika. Przypomnę oczywiście o drugiej lince w opisie, ponieważ zostały 22 dni do końca konkursu, więc no widzu, nie zapomnij dołączyć i zrób to jak najszybciej. Po prostu zanim konkurs się skończy, szanse są bardzo duże, ponieważ jest 5 nagród, a na ten moment mamy tylko 8 osób. Ja byłem Lamianek, życzę ci miłego dzionka, do usłyszenia w kolejnym filmie, siemanko!